Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza gra to Exet Excess, gra, która wydała firma Capcom w 1985 roku. Prosta strzelaweczka, grafiką jakoś tam specjalnie nas nie zaskakuje, efekty dźwiękowe również słychać je w tle. No i cóż, co by się nie ociągać, wrzucamy sobie trzy kredyciki i rozpoczynamy rozgrywkę. Od razu mówię, że niestety nie działa autofire, a szkoda. Trzeba naparzać tym przyciskiem, a ten mój pad już lada chwila się rozleci. No ale co zrobić? No niestety straciłem jeden statek. Ojejku, ciężko naparzać naprawdę, bo to... No mogliby zrobić w tych grach, powiem wam szczerze, autofire, bo to jednak dużo by uprościło. Nie wiem, dlaczego producenci się nie decydują na takie rozwiązanie. Gdyby jeszcze na przykład dłuższe przetrzymanie wywoływało jakąś tam inną funkcję, nie wiem, strzelanie jakimś laserem czy czymkolwiek, no to miałoby to sens. Ale w tym przypadku, skoro no nic to po prostu nie daje, no to nie rozumiem tego do końca. No ale trudno. Zrobili jak zrobili, zobaczymy czy będzie kontynuacja, słuchajcie, bo jestem ciekaw. Pięć statków mamy z tego co widzę. A. Statek mi się pomylił z przeciwnikiem, słuchajcie. I dlatego życie straciłem. Jest kontynuacja, dobrze. Na dole pojawił nam się napis. Power. O, i co teraz? Aha, czyli po prostu muszę w to strzelać. Tak czy nie? A, już strzeliłem. Oj, nie zdążyłem, widzicie? Koniec. Ale nie gry, koniec tej wysokiej punktacji. Obszaru, gdzie można było zdobyć dużo punktów. A. O, power jakiś jest, dobra. Bierzmy sobie ten power. A, już wziąłem. Kontynuacja, dobra. Ojejku, ciężko z tym autofire'em. Znaczy, z brakiem autofire'a. Na dłuższą rozgrywkę to ja się nie piszę. No, przydałby się, kurczę. Joysticki na przykład ZX Spectrum. Miałem taki komputer, znaczy miałem Timexa. To był klon Spectruma. Systemu Kempston. Miały taki przełącznik Autofire. I można było ten przełącznik po prostu włączyć i w tym momencie mieliśmy autoimpulsowanie strzelania. Także no, bardzo fajna funkcjonalność. No niestety tutaj na to jeszcze nie wpadli, a może wpadli, tylko po prostu celowo nie zrobili, żeby człowiek się bardziej zmęczył rozgrywką. Nie wiem, ciężko powiedzieć. O! Continue. A, nie mamy już etonu, dobra. Nie wiem ile. Jeszcze mam 10, chciałem wrzucić, ale nie wiem ile mi się udało. No dobrze. Aha, czyli już się zaczęło, dobra. Pewnie słyszycie te moje wduszania przycisku Fire na padzie. No ale niestety. Tak to jest. Mikrofon jest dosyć czuły, bo to jest taki zewnętrzny mikrofon. Kiedyś tam wieki temu kupiony, żeby dobra była jakość audio. I niestety, skoro trochę daleko stoi ode mnie, bo gdzieś z odległości mówię, no nie wiem, z 50 cm,
Jako, że nie mam statywu do niego, tylko po prostu on stoi na takim małym krzyżaczku na stoliku na biurku, więc niestety trzeba było troszeczkę czułość podkręcić, a podkręcenie czułości skutkuje tym, że zbiera wszystko, co się dzieje naokoło. Mikrofon o charakterystyce kardioidalnej, ale mimo wszystko to zbiera naokoło, tak. Coś gra albo coraz trudniejsza jest, albo mi coś słabiej idzie. Ładnie. O! Nie zdążyłem. O, pocelowali. O! Dobrze, że chociaż 5 żyć jest. Jakby były tylko 3, to by było całkiem widnie. O, ładnie. Ładnie. Pięknie. O! Niestety, nie ustrzegłem się od... A, kontynuacja. Jejku, widzicie? Nie zauważyłem, że mi się ostatnie życie skończyło. A tu leci czas na wciśnięcie continue. Widzicie, nawet mi się język łączy. Tak staram się skupić na grze. Ajajaj. Nie no, ona coraz trudniejsza jest, powiem wam. Czym dalej w las, tym więcej drzew. O. W tym samym momencie, co mnie zniszczyli, to również ja zniszczyłem statek przeciwników. Dobrze, runda trzecia, niech będzie. O, widzicie? Dobra. A i patrzcie, bomby można zestrzeliwać. Myślałem, że bomb się nie da zestrzelić, ale widać, da się. O! O! Pocelowali we mnie niestety. Oj nie. Nie było to dobre posunięcie, no ale cóż, bywa. O, ostatni stateczek. Rozwaliłem się o to fruwające je. Dobra. Tylko co to tak miga? Dobra, nie miga na szczęście. Aha, czyli ja muszę wszystkie chyba zestrzelić, żeby wejść w ten obszar. A, chyba mi się nie uda, coś mi się wydaje. No, nie do końca mi się to udało, co chciałem. Zaplanowałem. Koniec obszaru. Wysoko punktowanego. Thank you.
No to też nie mogę wlecieć. No mówi się, a ostatni statek. O, tu mam power. Power. O, patrzcie. Pomidorki. Lubię pomidorki. Rozwalimy. O, znowuż niestety. No, ciężko, ciężko tutaj jest. Chociaż mówię, no jest ta kontynuacja, ale... O. Gra do prostych nie należy. Nie wiem, ile jeszcze jest kredytów, powiem wam szczerze. Dobra. Jakiś dziwny napis. Nie wiem, po chińsku, japońsku. Runda czwarta. No i patrzcie, tym bardziej, że jeszcze to strzelanie no ma niestety określony zasięg. Ono nie jest tak, że ja se strzelam na cały ekran. Tylko mniej więcej na połowę. I jeszcze do tego trzeba... O, coś mi się z obrazem dzieje. I do tego trzeba jeszcze niestety ten przycisk no ostro naduszać. Że tak się wysłowię. Ostatni stateczek. Tak patrzę, czy gdzieś jeszcze jest informacja, ile mi kredytów zostało, ale nie widzę. Widzicie, do połowy ekranu tylko strzelam. Trochę słabo. Mówię, nie dość, że trzeba naparzać, to jeszcze zasięg strzelania jest bardzo mocno ograniczony. A oni tymi kulkami plują na cały ekran, widzicie? I gdzie tu sprawiedliwość? Kulka ich leci przez cały ekran, pocisk. A ja mam tylko zasięg określony. I to bardzo mocno ograniczony. To jest niesprawiedliwe. Nie zdążyłem. O, tu mi się udało. Oj, 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 one lecą do mnie. No, kolejny kredycik poszedł. O, mam tutaj power. A, już mam powera. Dobra. No, dużo tego nie złapałem. Nie wiem, czy ktoś z was liczy, który to kredyt poszedł. Bo sam jestem, powiem szczerze, ciekaw i nie wiem. Może być ciężko, słuchajcie, z tym statkiem, więc trzeba go w ten sposób, o widzicie, a...
O, nawet mi nieźle idzie. Powiedziałem chyba w złym momencie. O! Udało się, patrzcie. Udało się zniszczyć przeciwnika, no. O! Dalej. Dobra, chciałem mieć chwilę przerwy, ale się okazuje, że nie można. Żeby mi kciuk odpoczął. Ale to niestety nie, nie da rady, nie nada. Ojejku. Kolejne cudo. No i właśnie to był ostatni kredyt, więcej nie ma. Zobaczymy, czy będzie wpis. Koniec gry. Jest wpis, słuchajcie. Udało się Bielek uda wpisać? Udało się wpisać, patrzcie. Drugie miejsce zająłem. Dobrze, ode mnie to tyle w takim razie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.